Dzień dobry, nazywam się Kamil Adamczyk i witam w klinice Adamczyk. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o jednym z ulubionych zabiegów naszych pacjentów i pacjentek, czyli lipotransferze. Lipotransfer to tak naprawdę dwa zabiegi w jednym. Liposukcja, czyli pobranie tkanki tłuszczowej z miejsc, w których chcielibyśmy mieć mniej tkanki tłuszczowej i podanie wcześniej pobranego tłuszczu w miejsca, w których chcielibyśmy mieć więcej tkanki tłuszczowej. Nasze pacjentki zazwyczaj wywierają okolice piersi, pośladków czy twarz. W naszej klinice wykorzystujemy liposukcję wspomaganą wodą, metodą BodyJet, tak nazywa się też urządzenie, na którym pracujemy, gdyż jest to najnowsza technologia liposukcji, gwarantująca pacjentowi przyjemny zabieg, bezbolesny, praktycznie bezbolesny zabieg, a także gwarantujący sukces i skuteczność w przeszczepianiu tkanki tłuszczowej. W tym przypadku musimy być pewni, że tkanka tłuszczowa została specjalnie przygotowana, a że adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, przeżyły pobranie, żeby przyjęły się nam w miejscu, w którym podajemy tkankę tłuszczową. Podanie tkanki tłuszczowej, w szczególności do piersi, wymaga omówienia, dlatego że pacjentki, które decydują się na ten zabieg, muszą być pewne, że chcą powiększyć piersi właśnie tą metodą, a nie na przykład w sposób wszczepienia implantu. Najważniejszym kryterium jest tutaj kształt docelowy piersi, jaki chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy, aby nasza pierś dalej miała kształt anatomiczny, chcemy, żeby była odrobinę podniesiona albo większa, to przeszczep tkanki tłuszczowej jest dla nas idealny. Natomiast warto pamiętać o tym, że zanim podejmiemy ostateczną decyzję, dobrze jest skonsultować się z lekarzem, przedstawić swoje oczekiwania i na tej podstawie wspólnie z lekarzem można podjąć decyzję, którą technikę wybrać. Przeszczep tłuszczu jest jedną z tych technik. Na pewno słyszeliście Państwo o podawaniu kwasu hialuronowego w obrębie twarzy. Jest to bardzo popularna technika, także w Polsce wykorzystywana i wykonywana w bardzo wielu gabinetach. Kwas hialuronowy służy do tego, żeby wypełnić miejsca, które straciły swoją objętość, na przykład policzki w trakcie procesu starzenia, powstające bruzdy, na przykład musowo-wargowa, czyli linia marionetki, powiększenie ust, wszystko to możemy uzyskać kwasem hialuronowym. Natomiast warto pamiętać o tym, że ten kwas hialuronowy prędzej czy później wchłonie się i efekt zostanie zredukowany, ten, który uzyskaliśmy bezpośrednio po zabiegu. Można rozważyć w takim przypadku także wykorzystanie przeszczepu tkanki tłuszczowej. W miejsca, w które podajemy kwas hialuronowy, możemy także podać naszą tkankę tłuszczową. Jest to zabieg równie bezpieczny, o ile niebezpieczniejszy, dlatego że to jest nasza autologiczna tkanka, a z drugiej strony uzyskujemy efekt, który trwa dużo dłużej. Kiedy tłuszcz przyjmie nam się w miejsce, w które chcemy je pobrać, praktycznie pozostaje tam do końca naszego życia. Warto też wspomnieć, jeżeli mówimy tutaj o tym, ile ten tłuszcz się utrzymuje, o tym, jaka jest ogólna przyjmowalność tłuszczu w trakcie zabiegu lipotransferu. Przyjmuje się, że około 60% tłuszczu, który podajemy w miejsce docelowe, utrzymuje się. To znaczy, że jeżeli powiedzmy powiększamy piersi i bezpośrednio po zabiegu powiększyliśmy je o 100%, znaczy 100% to jest całkowity rozmiar, o jaki powiększyliśmy piersi, to docelowo prawdopodobnie utrzyma się około 60-80% tłuszczu, który podajemy w miejsce docelowe. Tak jak mówiłem, żeby podjąć ostateczną decyzję, pacjent czy pacjentka potrzebuje przemyśleć, jaki efekt chce uzyskać i swoje przemyślenie skonsultować z lekarzem. Także zapraszam serdecznie do konsultacji. Nasz zespół służy Państwu swoją pomocą, radą, doświadczeniem, żeby po prostu dobrać zabieg idealnie do tego, jakie Państwo macie oczekiwanie i żeby tym oczekiwaniom możliwie jak najlepiej spełnić. Serdecznie zapraszam do kliniki Adamczyk.